Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. Ostatnio niestety straciliśmy Alberto i dowiedzieliśmy się, że Karl zdradził cały bazar. Zobaczmy, jak rozwinie się historia. Zapomniałem zabrać przekąski. No to chyba tyle. Pozamiatane. Nie bronili się zbyt zaciekle. Bo to tchórze. Mówiłem ci przecież. Co robimy z jeńcami? Wrzucamy ich do lochów? Chyba, że chcesz ich najpierw wyruchać. Patrz, to Grubcio. Zabili Grubcia? Najwyraźniej. Ale chyba tylko jego. Trzeba powiedzieć Anderson. No, a gdzie ona jest? Powinna tu być dawno temu. Poszukam jej. No cholercie. Bogdan. Ruchy! Żegnamy Bogdana. To było dobre. Kimkolwiek jesteś. Rafał? Co mu się z głową dzieje? Mam nadzieję, że... Ja was się nie boję, dziady. Chodźcie. Solo na molo. Ja jestem tutaj, kurwa, generałem! Au, dobra, już pogenerowałem sobie. Jaraj się! No i po co nam to było? O, fakt, nie chciałem tego użyć. Au! Nie. No, bez jaj przez ściany? Gnoje? No, kurwa! No jeszcze moja broń uległa zniszczeniu. Świetnie. A ja rozumiem, że nic takiego nie mamy ciekawego. No, kurwa, co ty jesteś, jebany Rambo? Brawo. Dobra, ja chcę to jeszcze raz zrobić. Tylko oczywiście broń straciliśmy, no świetnie. Dobra, to już widzieliśmy. Bogdan, żegnamy pana. Może to nawet zrobię to po cichu. Mam co do tego z... Co jest, kurwa? No, tylko to już... Wygląda inaczej. Aj! To się tak będziemy. No! Co ty jesteś, kurde, Rambo? No, bez jaj, co tu się odwala? Stróżowi to ja bez problemu dam radę. Zatłukę cię! Won do. Nie, dobra, to trzeba zrobić inaczej. Nie rusza się do krańcu. Bon cholery. Dobra. Tyk. Won. No nie. Won. Oh, udało się. Solo na molo, cyk. Ale straciliśmy broń. To było ciężkie. Dobra, ale mamy chyba clear. Totalny.
To co za broń? To nie broń, to kasa. Dobra, jakieś leki, jakieś inne pierdółki. Ale to luz. O kurde, ile trupów. O fuck, ile trupów. No to się bazar skończył. Sklepikarz też się skończył. No to lipa. No, jeszcze inne błyskotki leżą. Szukajmy sobie ten bazarek. Coś tu jest? Czy tu nic nie ma? Jakiś kantorek. A w kantorku stłuczona butelka. Którą pewnie mogliśmy użyć do dezorientacji przeciwników, ale oczywiście nie. Chwilę musi po swoje, bo nie. Ja chcę zrobić na szybko i wyszło jak wyszło. Wyszło jak zwykle. I fatalnie. No. Jesteście wolni. Myślałem, że to już koniec. Nie mogę uwierzyć, że Karl zdradził. Kurwa, pielgrzymie. Najpierw pomyślałem, że ty nas wydałeś, ale Karl? Gdyby nie on, stróżowie prawa by nie zaatakowali. Ale zwiał zaraz po wybuchu. Na wyższym poziomie są kolejni. Dobra, pójdę tam. Uciekajcie. Ups, przepraszam was za takie szybkie cięcie. Niestety wydarzyła się pewna okoliczność, ale dobra. Musimy sobie z pewnością zrobić jakąś broń. Czy mamy coś fajnego? Mamy coś fajnego, 38 DPS-a. No, ciekawe, nie powiem. Ciekawe, nie powiem. Weźmy sobie to i zróbmy sobie coś z tej broni. Tylko sami możemy zrobić ogień, elektryczność. No dobra, jakbyśmy mieli to. Pożoga Inferno. Nie mamy utleniaczy. 10, 4, 180. Plus 50 do wytrzymałości. Ej, dobra, to nie jest złe. Nie, no to dobra, zróbmy sobie już na maksa pożogę. Będzie pożoga, wszędzie pożoga. Tu pożoga i pożoga. Będzie już plus 100 do wytrzymałości, rozumiem, tak? Czy nie? 50. 50, tak. Ale co, przepraszam, co dają te talizmany, to ja nie mam pojęcia. Bo nie widzę, żeby one miały jakieś bonusy w sumie. Dobra, broń mamy. Podwójny ogień jest git. Co nam wjebali do dzisiejszych racji, ale mi bęben wyjebało. Dobre, nie powiem. Wiesz, nie, zauważyliśmy wybryki w okolicy. Miej oczy dookoła głowy. No nie mówcie. Zatrzymuj się, obywatelu. Aż taki bug, naprawdę? Rzeźnik to nasz największy wróg. Jest odpowiedzialny za bombardowania w Czarny Poniedziałek. Śmierć 2 milionów. Ktoś wyciął kawałek skóry z ramienia komendanta Lukasa. Boże, kto jest do tego zdolny? Hej. Aiden? Nie bójcie się, już dobrze. Dziękuję. Cześć, Sophie. Gdzie jest Vincenzo? Aiden, uważaj! Razem! A co mnie za ciebie odmoc? Kurwa! Raczej obszcza złotym deszczem. Wstawaj. Dzięki. Jesteśmy kwita. To jeszcze nie koniec. Aiden! Aiden! Wyłaś z pichurzu! Zejdź tu i walcz! Odejdź stąd, Anderson! To teren bazaru! Aitor nadal może się wycofać! Niby dlaczego? Wygrywamy! Jesteś naprawdę głupi! Zejdź tu i walcz! Przestań używać swoich kupni z bazaru jako żywych tarcz! Aiden, nie! Ty naprawdę chcesz wpierdol dostać, co? Au. Au. Ow! Poderżnę ci gardło.
Zgin, szmaciarzu! Pyk, pyk, pyk! Chyba ty. Wykończymy najpierw obszczymurków. Weź, zamknij tą gębę. No teraz co ja ci robię, rzeźnie winiątek. Spal się. Ja? To chyba ty. Bazar spłynie krwią. Chyba twoją. Weź ty się kurwa, ogarnij ty piaro. O, zniknęła. Oj, mnie teleportowało. Aiden, dostajemy raporty, że ludzie Aitora się wycofują. Plan zadziałał. Odcięliśmy im światła, a zarażeni zrobili z nich papkę. Bez nich nie mają szans. Aitor wycofał swoich ludzi. Są w tunelach metra. Tamtędy nie dostaniemy się do centrum. Karl nas zdradził. To on poszedł do stróżów prawa i ich ostrzegł. Twierdził, że chciał powstrzymać rozlew krwi, ale tylko wszystko pogorszył. Ale teraz ja rządzę bazarem. I gwarantuję, że pokonamy Aitora. Zabiorę cię do Central Loop, tak jak obiecałam. Sophie kieruje bazarem! Za Sophie! Wiecie, ilu gnojów z SP potrzeba do wymiany żarówki? Żadnego! Bo są zbyt martwi, żeby cokolwiek wkręcać. Alberto nie żyje. Nie psuj atmosfery, Aiden. Jasne. Mówię poważnie. Zginął podczas wysadzania wiatraka. Jak to się stało? Przeprowadzaliśmy plan Vincenzo. Potem jednak Alberto musiał zastąpić syna. Poświęcił siebie samego, żeby wysadzić wiatrak. O kurwa. Za Alberto! Za Alberta! Więc... gdzie jest Vincenzo? Na zewnątrz. Rozejrzyj się. To poszło easy. Jednak dobrze zrobiliśmy tą broń. To szkoda, że żadnego lotu z niej nie było. Miała fajny miecz. Podobał mi się, tak powiedziawszy szczerze. Powiedziawszy szczerze. Dobra. Ty jesteś gdzieś tam. Idziemy, Vincenzo. Tu jest. Vincenzo... Udało się, Aiden! Mój tata naprawdę to zrobił! Twój ojciec chciał, żebym ci przekazał, że zawsze był z ciebie dumny. Bardzo dumny. Co? Dlaczego ty mi to mówisz, a nie on? On nie żyje, Vincenzo. Umarł za bazar. Czy cierpiał, kiedy umierał? Nie, był szczęśliwy. Z twojego powodu. I dlatego, że udało mu się zrealizować twój plan. Dziękuję, że byłeś przy nim, Aiden. Twój tata był kozakiem, Vincenzo. Ja, Alberto był równiachą i dobrym rzemieślnikiem. Jak na frajera. Jak na nieudacznika. Tak o nim mówiliście. Gdybyśmy mieli więcej ludzi takich jak Alberto, SP-cy dawno byliby wspomnieniem. Idź. Pogadaj z Vincenzo. Już! Wykonałeś cholernie dobrą robotę, Aiden. Pokonamy SP i pomożemy ci się dostać do centrum. Teraz jesteś jednym z nas, bracie. Jesteś częścią rodziny Bazaru. Dzięki, Barney. Powodzenia. Powodzenia, pielgrzymie. No dobrze, kurde, nie lubię. Gdzie jesteś? Czekam na ciebie u dziewczyn. Lepiej się pośpiesz, Aiden. Przejście do centrum jest zablokowane. Mam inny pomysł. Przyjdź tu szybko. Nie mamy czasu. Dobra, idę. Dobra, tylko jest godzina. 6.39. 6.39. Idziemy spać. Idziemy śpiulkać. Idziemy zanurzyć komara. Zanurzyć komara? Kto to tak mówi w ogóle? Tylko ja chyba. Zanurzyć komara. Nie, ja też tak nie mówię. Dobra. Uciąć komara, nie zanurzyć. Dobra. Ja. Tu miała być skrzynka, ale jej nie ma, ewidentnie. Bug, baga, bugiem pogania.
Bug, buga, bugiem pogania. Wiem, że już będzie troszeczkę lepiej, ale widzę, że nie. Dobra, ogarniemy się gdzieś w okolicy naszego przejścia. Trudno. Tak, chcesz gra postępować ze mną? No problem. No problemo. Ja jestem dobrym parkurowiczem, więc sobie poradzę bez problemu żadnego. Chyba nawet nie umarliśmy w walce z tą panną, nie? Chyba nie. Po co ty to robisz, Shiro? No, Q nadal nie działa, widzę. Q. Światełko w tunelu jest tam. Shiro. Op. Serio, zaczynam coraz lepiej ogarniać ten pierdzielnik. O nie, tu było tylko światełko, ja chciałem jeszcze... O Jezu, nie to chciałem. Chciałem się przespać. Dobra, liczę, że gdzieś jeszcze znajdziemy. Cokolwiek. Hop. No to już nie jest terytorium stróży prawa, mój drogi. To jest już moje terytorium. Ja tu rządzę. To jest moja dzielnia. Jestem jednym z nich. Ale to chyba jest rzeczywiście terytorium stróży prawa. Mąka! Albo coś w tym stylu. Naprawdę nigdzie nie ma nic. Jesteś pszczelarzem czy piwowarem? Oboma. To sekret mojego koźlaka dubeltowego. Zauważyłeś, że piwo w tym mieście smakuje jak szczochy? Zgadza się. I o tym właśnie mówię. Nikomu już nie zależy na smaku. To cię dziwi? Tak naprawdę ci tak zwani piwowarzy to obecnie partacze. A ty zapewne jesteś mistrzem. Pewnie. Dla mojego fachu to idealny czas. Zapotrzebowanie na piwo jest ogromne. Piwowarzy są w czołówce stabilnych zawodów w tym mieście. Zaraz po grabarzach? Tak. Niezłe. Ja poświęcam swoją uwagę moim drożdżom. I pszczołom. Pszczołom? Tak. Wiesz, jaki jest sekretny składnik najlepszego piwa w mieście? Nie licząc miłości. Zaraz mnie pewnie oświecisz. Miód. A miód najwyższej jakości dają dobrze odżywione pszczoły. A propos, może pomógłbyś mi przy pszczołach? Dał im trochę cukru. Mam w okolicy swoje wyjątkowe ule. Umieściłem je wysoko, żeby trzymać je z dala od amatorów mojego miodu. Spróbuję. Gdzie dokładnie są te ule? Najpierw musisz odnaleźć worki z cukrem, które zostawiłem w pobliżu. Jak znajdziesz worki, znajdziesz i ule. Są dokładnie 3, niedaleko siebie. Pierwszy znajdziesz na pobliskim dachu. Jak spojrzysz w stronę głównego terminala, to go zobaczysz. Drugi jest na dachu budynku głównego terminala, pod wielką wieżą z chorągwią stróżów prawa. A trzeci jest na szczycie stacji głównego terminala, tuż obok jednego z posągów. Tylko się pośpiesz. Interes tak kwitnie, że je zaniedbałem. Pewnie są wygłodzone. Chyba... Bardziej ze mnie piwowar niż pszczelarz. Fajnie. Którzy to dostają pierdolce już w tej chwili. Premia nocna zakończona. To prawda malutka, no ale trudno. O nie, tam to my nie pójdziemy. Czyli co, naprawdę będę musiał iść... Zdanie parkurowe, tego to ja nie chcę. My się chyba nie lubimy, nie? Chyba nie. Ale może jednak. Unikalny medykament. Zakończenie. Kichnięcie. Modyfikacja krytyczna. Dobra, to bierzemy. Wzmocnienie. Trwałość spada wolniej. To ja chcę. Dobra, to mamy. Minkę też sobie weźmy. Wszystko sobie w ogóle weźmy. Czy mogę coś ulepszyć? To jest pytanie za milion punktów. To nie. Świetliki UV możemy... UV niby UV. Mydełko UV. Leków też nie.
Niby to możemy, ale czy ja chcę to ulepszać? Nie chcę. Mamy kolejne piękne umiejętności. Kurde no. Ja bym sobie ogarnął gdzieś spanko. Te książki, nie wiem co są te książki. Znaczy, pamiętam, że ostatnio mieliśmy z tym problem. To nie teren SPK-u. Społeczność wciąż tu jest ważna. Ale prosiłabym o jedną rzecz w zamian. Powiedziałeś, że spotykałeś pielgrzymów. Naprawdę są tacy przebiegli? Spotkałem ich wielu, ale znałem tylko jednego. Mówi się, że to przestępcy, bez sumienia ani zasad. Ocencie to sami. W 23 upadł Berlin, tak jak całe Niemcy. Kumpel Bernhard znalazł nam pracę w Dortmundzie. Plan był taki. Przez rok robić to, czego nie chcą robić inni i wydawać wszystko na leki. Potem z nimi wrócić i ustawić nasze rodziny na całe lata. Nie jestem dumny z tego, co robiliśmy, ale cóż. Po roku zawinęliśmy się do domu. Gdy dotarliśmy do Lipska, otaczali go bandyci i handlarze niewolników. Któregoś dnia Bernhard wrócił z kobietą, która twierdziła, że jest pielgrzymką. Zgodziła się przeprowadzić nas przez teren bandytów za butelkę antyzyny, która już wtedy była bardzo cenna. Znała każdą ścieżkę, każdą kryjówkę i każdy obóz bandytów. Wiedziała, jak omijać zarażonych. Kazała nam iść okolicami Łaby, jakby chciała coś wytropić. Wreszcie dotarliśmy do przejścia. Byliśmy bardzo blisko domu. Ale pielgrzymka nalegała, żebyśmy poczekali do rana. Denerwowałem się. Byłem tak blisko domu. W nocy obudził mnie jakiś ruch w obozie. Zobaczyłem, jak pielgrzymka ucieka do lasu z naszymi lekarstwami. Ale zanim zdążyłem obudzić Bernharda, zaatakowali nas handlarze niewolników. Nie mieliśmy szans. Wrzucili nas do swojej rozpadającej się łodzi. Byliśmy cenną zdobyczą, bo pozostali niewolnicy na łodzi to były dzieci. Handlarze dostali cynk od pielgrzymki, która zgarnęła za nas kasę i jeszcze miała nasze leki. Mieliśmy odpłynąć, kiedy łódź zaczęła strasznie przeciekać. Wiedziałam. Widziałem w życiu wielu dobrych wojowników, ale ona? To było coś... nie z tej ziemi. To było jak oglądanie mrocznej anielicy w zabójczym tańcu. Rozmywała się w ruchu, a niedługo potem wszyscy handlarze albo już nie żyli, albo tonęli w rzece. Dlatego nie ufam pielgrzymom. Gdy wszyscy niewolnicy znaleźli się na brzegu, a łódź została zniszczona, pielgrzymka podeszła do jednej z dziewczynek. Ta cofnęła się, ale potem w jej oczach pojawiła się ulga. Objęły się i zaczęły szlochać. To była chwila wytchnienia. Co noc śniłem o ponownym spotkaniu z moją córką. Rodzina to pierwsza wspólnota. Wykorzystała nas, żeby ściągnąć na brzeg handlarzy i uratować córkę. Przeprosiła i powiedziała, gdzie ukryła nasze leki. Zapytałem ją, myślisz, że ci podziękujemy? Spojrzała na córkę i powiedziała, nie, potrzebuję tylko jej. Dobra historia, stary. Naprawdę ciekawa historia. Wiem, że troszeczkę spędziliśmy na tym czasu, aczkolwiek myślę, że było warto. Chyba było warto. Świetne historie, naprawdę świetne, tylko nadal mam problem z tym, że nie mamy gdzie spać. Dobra, może tutaj, gdzie będziemy, może tu znajdziemy coś, a raczej miejsce, gdzie można się wyspać. No, ja jestem nocnym Markiem. Nocny Marek. Hakon! No, nareszcie. Chodźmy. Kiedy Jana usłyszała, że idziesz, zwiała z Saru. Chyba niezbyt cię lubią. Dokąd? A Waltz, ja pierdolę! Spokojnie, pokaż. Pokaż, pomogę ci. Kurwa, czekaj! Pomogę, pokaż. Spokojnie, wyliżysz się. Co to? Rana po Łazarzu? Zabiłeś Lukasa. Gdyby nie ten kastet, cała robota trwałaby kilka sekund.
Miałem go za twardszego. Co ty pierdolisz? Nie ma sensu się teraz wypierać. Wyciąłeś mu tatuaż i podłożyłeś Barneyowi? Waltz, on zlecił zabójstwo. Nie mówiłeś, że pracujesz dla Waltza. Ty zasrańcu. Nie rozumiesz, młody. Waltz by mnie zabił, tak jak Dylana. I każdego, kto odmówił. Muszę się stąd wydostać. Dlatego milczałem. Dlaczego? Wiesz, że to on mnie kiedyś torturował. Nie mówiłem ci, żeby cię chronić. Co z tego, że dowiesz się czegoś o swojej siostrze? Waltz cię zabije. Gdzie on jest? A, kurwa! Gdzie jest Waltz? Mam się z nim spotkać pod fabryką aut w tunelu Gierę. Aiden, ja tu kurwa zginę, czaisz? Zabiją mnie. Odejdziesz? Zostawisz mnie? Ja wiedziałem, że to ty byłeś od samego początku. Wiedziałem. Znaczy może nie od początku, ale od kiedy zostawiłeś ten kawałek skóry, wiedziałem, że to byłeś ty. Dobra, gnoju, ale ci pomożemy. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdechł. A nie zostawisz? Najpierw znajdę snajpera. Serio? Zrobisz to? Życie za życie. A potem kurwa koniec. Będziemy mieć chyba łuk. Kurde, ale akcja. Widzisz tego snajpera? Nic nie widzę. Użyj lornetki. Stul ryj. Mam dość twoich mądrych rad. Stul ryj. Wiem, wyjebałem. I może na tym poprzestańmy. Gdzie to możesz być? Oż ty. Pełdy lecą szybko i daleko. Znajdź coś, za czym się schowasz. Powiedz mi coś, czego nie wiem, Hakon. Kurde, gdzieś ty się podział. Ścigaj snajpera, a już mamy go ścigać. Mamy go już ścigać, Gdzieś tu jest. Wygrywa pojemnik z inhibitora. Cię kurwa. Aiden, jesteś cały? Tak, nic mi nie jest. Jebaniec. Strzelił w zbiorniki. Czego kurwa zestrzał? Kurwa! Hakon, jestem jak na patelni. Kutas ma sokoloko. Trzyma się dachu, dajesz. Nie damy rady, nie wyjdziemy tam. Dobra. Tędy wyjdziemy. Obudzimy ich trochę faktem. Ale... to nie jest problem. Ej, co tutaj? Tędy? No, właź. Weź. Pyk. Ja cię kurde, snajperze, rozwalę. No, ładuj się, ładuj. A kurwa, zrzucił drabinę. Na razie tak. Muszę jakoś zajść go od tyłu. Tylko jak? Poszukaj innej drogi na górę. Obszar skażony chemicznie? What the fuck? To było tu, rozumiem. Ten obszar? Czy on czymś rzuca? Padalec jeden. Tego nie rozwalimy. Cały czas chyba koktajlami rzucę w frajer jeden, no. No, już wiem gdzie. Dobra, tutaj nie ma drogi. Jebany Wilhelm Tell, tak mnie podejść. Kto jeszcze chce cię zabić, Hakon? Aitor? Especy? Już dawno się pogubiłem.
Dobra. No, możesz skoczyć? Nie możesz skoczyć, wystarczy, że tutaj wejdziesz. Zabicie Lukasa? Przekaż mu, że to jeszcze czekaj. Nie koniec. Ej, czekaj! No i widzisz, po co ci to było? Hakon, żyjesz jeszcze? Jeszcze mnie nie załatwili. Hakon, wywinęła się. Ale jesteś bezpieczny. Na razie. Ona? To była kobieta? No, i raczej za tobą nie przepada. To coś osobistego. Osobistego, co? To zwykle niewiele wyjaśnia. Ale wiem, kto to jest. Uważaj na nią, Aiden. Mało jest tu tak niebezpiecznych osób jak ona. Zapamiętam. Teraz idę do Central Loop. Uważaj na Waltza, Aiden. W centrum pojawiło się mnóstwo renegatów, a on z nimi współpracuje. Szuka klucza, który masz. Czas twoich rad się skończył. Sophie, będę potrzebował twojej pomocy w dotarciu do centrum. Gość, który miał mnie tam zaprowadzić, sprawy się skomplikowały. Ludzie Aitora nadal walczą. Zabarykadowali się w tunelu. Nie mogę ci pomóc. Co z naszą umową? Spokojnie. Słuchaj, istnieje inna droga. Przy motelu Tango, pod wzgórzami, biegnie stary tunel. Kiedyś używali go przemytnicy. Stróżowie prawa nie wiedzą o jego istnieniu. Od lat jest zamknięty, ale jeśli uda ci się odpalić generatory, może zdołasz dostać się do centrum. I mówisz mi to dopiero teraz? Wybaczaj, chcę ci pomóc, ale najpierw musiałam pomóc Bazarowi. Powodzenia, pielgrzymie. Dobra, moi drodzy, ale ten odcinek i tak już trwa zbyt długo. Dzięki wielkie za wasz tutaj pobyt. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Link do Discorda i harmonogramu macie w opisie, ewentualnie na tej wlotce, która była przed sekundą. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.